Siemanko, tu Krzychu z kanału GrajBuda.pl. Tradycyjnie pozdrawiam swoich subskrybentów. Jeśli jesteś tu nowy, trafiłeś do mnie na kanał pierwszy raz, zapraszam Cię do subskrybowania. Moi drodzy, witam po paru dniach przerwy w nagrywaniu, ale awaria neta była. Dziś zagramy sobie na Dreamcastie, jak widzicie zresztą. A zagramy sobie w Mortal Kombat Gold. Mortal Kombat Gold wydany był dla Dreamcasta jako ekskluzyw. Jest to poprawiona czwórka Mortal Kombat 4. Dodano parę nowych postaci, których nie było w Mortal Kombat 4. Kitane, Milenec, Cyraxa, Kung Lao, Barakę i Sektora, które można odkryć. I parę nowych aren, znaczy nowych, no takich znajomych, tylko że wrzuconych do tej czwórki, tak. No i co, najlepsza graficznie wersja na domowe sprzęty. Gold został wydany 2 lata po premierze czwórki w 99 roku. Praktycznie był chyba dostępny, jak dobrze pamiętam, na premierę Dreamcasta. No i cienkie dostał noty. Raz to była gra sprzed 2 lat, tak? Drugi raz, że z porównaniu z Soul Caliburem, no to wypada blado. Moim zdaniem ogólnie to czwórka jest cienka, jak dupa węża. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Start. Opcje. Na pewno przełączę na 60 Hz. Test. Od razu lepiej. Tak, użyj 60 Hz. I co my tu mamy? Krew odkryta. Medium. Może weźmiemy Easy. Jak już mówiłem, zjechana przez recenzentów ta wersja, chociaż mi się wydaje, że w porównaniu z wersją PlayStation 1 i Nintendo 64 i w ogóle PC to jest inna liga. No ale nic, to tylko moje zdanie. Ok, arcade dajemy 1 na 1, 2 na 2 oczywiście, 1 na 1. I mam wybór postaci. Oczywiście biorę Skorpiona. Moja ulubiona postać. Nowicjusz. Początkujący. Wojownika weźmiemy. I co mamy, Sonię, tak? No to jedziemy do śledziem. A nie wychodzi mi. A bo ten guzik. Zobacz, jak to wygląda. Na dzisiejszy czas to jest naprawdę. Scorpion wins. Najfajniejsze w tej grze jest kontynuacja, jak się leci do tej studni. Starsi gracze na pewno będą kojarzyć. Spada się z takiej studni na dół do kolcy. Tył, przód. I z blokiem. Nie udało się. I nie udało się, bo nie blok wcisnąłem, tylko bieganie. Kurde, balans. No nic, może na Barace się uda Fatala zrobić. Na automatach to grałem tylko raz w czwórkę, pamiętam. Też jakoś mnie nie podeszła mi. Nie wyszło im tak naprawdę.
Okej. Muzyka z trójki, plansza, ta arena też z trójki. Tam z tymi świecami to była chyba ta arena. Tył, przód i tył. Tył, przód. No. Nie udało się. Nie wiem czemu. Może byłem za blisko. Ale Flawlessa zrobiłem. Nie mogę fatality wykonać. Mnie coś nie wychodzi. Mamy odwiecznych wrogów. Tu mamy znowu arenę z Ultimate'a. Tam widać ten... Ach. Chociaż na playaku, jak żeśmy grali z kumplami, pamiętam, w tej jedynce w tą grę. Czwórkę oczywiście, nie? No to dobrze się grało na dwóch, ale to były jeszcze zachwyknięcie 3D i tak dalej. Dzisiaj jak włączę na PlayStation, to wygląda bitnie jak. O, wyszło. Mamy fatala. Udało się zrobić fatala. To fajnie. Kogo następnie mamy? Kitana, tak? A nie, Milena. Kitana jest ta. Tu też arena z trójki. Czekać się da wywalić do góry. Ale się nie da. Szkoda. Jak się tu zapalało? Czy to w tej wersji się chyba robi? Ajdź! Ach, fuks. Dostaję w cyc. Ajdź. Chodź tu. Nie mogę zrobić. Ty przód, dół, góra razem z Hit Punchem. Się uda. Ty, miotku. Chociaż dużo ludzi, jak nieraz rozmawiam, to sporo ludzi sobie chwaliło tą grę. Dobrze się z nimi bawili. Ich sprawa, nie? Dla mnie tak zawsze najlepsza zostanie jedynka z tych klasycznych portali. Pasowałoby z tej strony być, bo z tamtej strony będzie to fatality. No nie zdążyłem. Tył, przód, dół i góra z Hit Punchem. Może się uda tutaj. Z kunglałem. No, ta mapa akurat już była w czwórce. Ja się rzucę sobie głowami, o. A to jest, myślę, niepotrzebne. Te pierdoły, bronie i głowy. Woda się też bronie wyjmować właśnie. No ale nie lubię. A, wyciągnął tą górę. O, to ma górę. Jedyne co to fajna muza w tle jest.
No. No nie wchodzi. Chyba trzeba być bliżej gościa. Skorpion versus Skorpion. Round one. Fight. Ajdź. Leżeć. Ta arena też była w czwórce. Z czwórki arena. W oryginalnej wersji też. Co ciekawe, to ta wersja na Dreamcastowa jest graficznie, z tego co wyczytałem, już nie pamiętam jak ona wygląda na tomatach, po tylu latach, nie? Trzeba było porównać, ale podobnież z tego co wyczytałem, to jest graficznie... O, udało się Fatala. Graficznie gorsza od czwórki z automatów trochę. Skorpion może być tylko jeden. Jednak trzeba być przy gościu blisko. No i co? Goro. Round one. Fight. Goro jest cienki. Chodź, nie tuć się tam. Zobaczcie jak to można wszystko tutaj powtarzać i wychodzi, nie? A, nie poszło. Na niego jest właśnie taki sposób, żeby mu nie dać tu wstać. Nie udało ci się fajknąć. I pogorzy. Ostatni Fajfus Shinnok. Ty, miał cię. Ach. Ach, on mnie załatwił. Round 2. Fight. Chodź tutaj, gniocie. Dostał na ryj wiąchę. W ogóle on nie jest jak boss, on jest normalny zawodnik. A, ja trzymam, kurde, zamiast bloku to ja trzymam ten. Ja się zajebał. Zamiast bloku trzymałem tu dobiegań. Pojebały mi się guziki. No to może łączymy się, rozwalimy gnoja. I tu mamy właśnie to, co mówiłem, zajebisty motyw z dołączaniem. Jeśli nie dołączę się, to spadnę na kolce, ale dajemy, rozwalimy, zobaczymy zakończenie. Rozwalimy tego Fagasa Shinnoka. Scorpion. Round one. Fight. Ty kmiocie. Znowu nie trzyma mnie ten guzik. O! Śmieciu leż tam. Round 2. Fight!
Tak nie otrzymał. Jego własną bronią. I dobranoc panu. Nasza kaczacha. Tak, ty. Kapitanie Ameryce, ten Red Skull, on się nazywał, czy jak ten? You are the supreme champion of Mortal Kombat. Jakie zakończenie? Nie ma zakończenia? To chujanka, że nie ma zakończenia. Może dlatego, że najłatwiejszy mam coś. Tu mamy załogę. Co tego Shita zrobiła? Dobra, przyspieszę to. Jak się da, ale się nie da. A, dało się, okej. Okay. Może zagramy jeszcze raz z jakąś inną postacią. Arcade. Czego brakuje tu jeszcze? Tu jeszcze brakuje... A może Cyraxem. Tego brakuje, tego filmika sprzed... Na Playu był w czwórce, w Mortal Kombat 4, taki fajny filmik z aktorami. Tutaj go brakuje. Dobra, gramy teraz Cyraxem. Drze się jak Liu Kang. Rozwaliłem go z perfektem. Nie wiem za bardzo grać. Cyraxem. Coś się tu robiło. Ten teleport. Ale ja? Kto to pamięta? Góra, góra, prawo, dół. A, znowu blok mi się pomylił z biegiem. Kurwa. Góra, góra, prawo, dół. Dobra. Myli mi się spusty właśnie w joypadzie, prawy z lewym. No ale nic, dobra. Kosę sobie wyjął fajfuz. Nie naciskam bloku w ogóle, bo mi się myli. Udało się. Mi się podobnie gra jak Skorpiony, jak tym Cyraxem. I pamiętaj, trzymaj blok. Góra, góra, prawo, dół. Góra, góra, prawo... Nie wyszło. Dół, dół, prawo, góra. Dół, tył, tył, lewo, prawo. Dobra, spróbujemy inne Fatala. Tu mamy Cyraxa w innym stroju. Wybuchnij. Co to wrzucił? Co to jest? Ajajaj. Okay.
No i nie wyszło. Nie mogę tych fatali tutaj ogarnąć. Kiedyś się robiły. A dzisiaj paluchy zgrabiały, czy co? Nie wiem. Raiden, fajkusie. Rozwalił mnie. Round 2. Fight! Odgłosy śmieszne są. Maximum damage. Silax wins. Round 3. Fight! Zajebie mnie chyba. Ach ty. Robi zejście i mnie rozpierdoli. I kolano na ryj na koniec. Co za gra. Obejrzyjmy sobie fajnie do końca. Ten ekran kontynuacji jest fajny. Chyba najfajniejszy w tej całej grze. Zajebista. Ok, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego shitu. No i co, czekajcie na nowe filmiki. Będę miał troszkę więcej czasu w najbliższych dniach. To coś powrzucam. Przejdziemy może coś w fajną gierkę. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Cześć.